Akademickie Radio Campus 97.1 FM. Długi na 63 metry podziemny ceglany korytarz znajdujący się na terenie historycznego założenia Gucin Gaj. Badali ostatnio warszawcy archeolodzy. Z tej okazji z nami Katarzyna Krzywicka, główna specjalistka w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Rafał Solecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No to na początek wyjaśnijmy, czym jest lub też czym był ten gucin gaj i gdzie to jest, bo przyznaję, że słyszę tę nazwę pierwszy raz. Gucin gaj jest to nazwa dawnego założenia. Historycznego, które znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów w Służebie, w sąsiedztwie Kościoła Świętej Katarzyny. Jest to miejsce szczególne, ponieważ ze względu na swoją historię, która sięga naprawdę daleko w co najmniej XIII wiek i jeszcze dalej, jak to się teraz okazało przy okazji badań archeologicznych, prezentuje bardzo wiele tematów, które badamy. Powoli. Sam Gucin było to założenie dworskie, które powstało w 1817 roku. Jego założycielem był Stanisław Kostka-Potocki. To był jeden z kolejnych właścicieli dóbr wilanowskich, który razem ze swoją żoną Aleksandrą Potocką tworzył tzw. Tak rezydencje filialne, które były takimi filiami pałacu wilanowskiego. I Gucin, który własnościowo już wcześniej należał do dóbr wilanowskich, prezentował bardzo takie ciekawe walory przyrodnicze. Znajdował się na skarpie, więc widokowo w XIX wieku to było bardzo też. Był to bardzo ważny aspekt. Dodatkowo już istniał tam dwór, który najprawdopodobniej w XVIII wieku już tam funkcjonował. Więc Stanisław Kostka-Potocki, szukając takiego miejsca, w którym znajdzie taką ostoję spokoju, trochę gdzieś na uboczu, bo oczywiście pamiętajmy, że to wtedy był bardzo spokojny teren, postanowił rozwinąć tam taką skromną rezydencję z dworem, który otoczony był ogrodem który dodatkowo też znajdował się poniżej skarpy, znajdował się staw. I po drugiej stronie tego stawu, w momencie kiedy Kostka Potocki umiera w 1821 roku, jego żona Aleksandra tworzy pamiątkowy gaj. I od tej pory możemy mówić o Gucin Gaju. Mhm. Gaj był na tyle ciekawy, bo to była taka koncepcja... Która zakładała, że do upamiętnienia właśnie Stanisława Koski potockiego Ignacego Potockiego, brata Stanisława, będą sadzone drzewa. Będą też tam wstawiane monumenty, tablice, ale głównym elementem miała być ta zieleń, te drzewa pamiątkowe, które miały świadczyć o dorobku mhm. tych mężów stanu. Mhm. Ale badania ostatnie skupiły się nie na tym, co na zewnątrz, a na tym, co pod ziemią, na podziemnym korytarzu. Co to jest za korytarz? Tak. Stanisław Koska potocki który wszedł w posiadanie dóbr Gucińskich, tak naprawdę zastał już istniejący korytarz. Nie on był jego autorem, natomiast z racji, że obiekt ten był zniszczony, wymagał pewnej rearanżacji mhm. i tak naprawdę. Do tej pory nie wiadomo, kto zbudował ten korytarz, kiedy go zbudowano. Natomiast wiadomo, że w XIX wieku, na początku XIX wieku Stanisław Kocka-Potocki przybudował go. Wybudował nowe wejście, zamurował część niż, które w tym korytarzu się znajdują i zmienił jego funkcję na, jak to wynika z tekstów źródłowych, na chłodnie, lodownie. Czyli można powiedzieć do przetrzymywania właśnie takich materiałów szybko psujących się, taka ówczesna lodownia. Jako, że Stanisław Kowska-Potocki łączony jest też z tak kręgiem masońskim, zaczęto mówiąc o tym korytarzu, właśnie podkreślać tą domniemaną funkcję tego korytarza, że być może to były katakumby. Być może to były miejsca spotkań właśnie członków tejże warszawskiej loży masońskiej, ale no raczej trzeba studzić te zapały. No to jest taka forma do budowania takiej niesamowitej historii dla tego miejsca, a prawdopodobnie funkcja była dużo bardziej prozaiczna, prawdopodobnie właśnie ten rezerwuar wody, chłodnia. I tym podobne. Mhm. Czyli hipotez jest wiele, to zapewne stąd właśnie chęć, żeby rozpocząć te badania, ale pierwsze informacje i to już filmy, które można obejrzeć na stronie Stołecznego Konserwatora Zabytków są z 2021 roku. Już wtedy, czy to były pierwsze badania, czy już kolejne badania, od kiedy ta zagadka trwa. No, bo wciąż dopiero mamy hipotezy. Nie wiemy w 100%, procentach, co to było, od kiedy ta zagadka trwa i od kiedy ją próbujemy rozwiązać. Tak, jak mhm. najbardziej. Trwają. Badania. My, jako Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w 2021 roku, tak rzeczywiście przeprowadziliśmy taką bardzo szczegółową inwentaryzację, bo to też jest bardzo ważne. Ten korytarz, on nie został przez nas odkryty. On funkcjonuje w literaturze, funkcjonuje też w takiej pamięci społeczności lokalnej, tylko właśnie obróz bardzo mocno różnego rodzaju legendami. I bardzo mnie to zainteresowało, gdzie jest ten początek, jaka była ta pierwotna funkcja, i bardzo bym chciała, żeby udało nam się poprzez te badania, które przeprowadziliśmy, które planujemy, żeby ustalić te elementy. Mamy inwentaryzację z lat 80. Też wykonaną przez specjalistów. Mamy też dużo informacji prasowych, tylko weryfikując je, one powtarzają właśnie. Legendy, nie do końca sprawdzone informacje, więc to też jest bardzo ciekawe, jak szczególnie w XX wieku tworzyła się też ta historia już, mhm. czy w prasie, czy też różnymi e, torami. Ale jeżeli tą tezę, którą przyjęliśmy, czyli to XVII-wieczne pochodzenie e, korytarza, byłoby, jeżeli uda nam się to potwierdzić, no byłoby niezwykle ważnym odkryciem i e, powiązanie z e, Dworem Jana III Subieskiego, byłoby to naprawdę bardzo ważne i szczególne. Na stronie chociażby stołecznego konserwatora zabytków można przeczytać o, także o tym, że wykorzystaliście najnowsze technologie skanu 3D i tak dalej. Jak się w ogóle bada takie rzeczy, jak takie badania przebiegają? Inwentaryzacja wymaga tak stworzenia pewnej formy, tak oryginału w odpowiedniej skali. Zazwyczaj inwentaryzacja przeprowadza się z wykorzystaniem kartki, ołówka, miarek i tym podobne. Natomiast, jako że żyjemy w XXI wieku, Dysponujemy już dość zaawansowanym sprzętem pomiarowym, tak więc tutaj zaszła potrzeba tak wykorzystania i zweryfikowania tych wcześniejszych inwentaryzacji, czy faktycznie były one wykonane rzetelnie. I wykorzystano właśnie w tym celu w 2021 roku skaner laserowy, który pozwala na stworzenie chmury punktów z bardzo dużą dokładnością, która odzwierciedla, że tak powiem, ukształtowanie, kubaturę całego tego obiektu. Dzięki temu możliwe było wskazanie, że dokumentacja, która powstała właśnie w latach 80., jak na ówczesne czasy była wykonana bardzo dobrze. Różnice w długościach, szerokościach poszczególnych części korytarza były naprawdę nieduże, a dla tak tegorocznych, Badań Inwentaryzacja ta była o tyle istotna, że dzięki niej można było zaplanować strategię badawczą. Tak jak zostało wspomniane, korytarz ma 63 metry. Wchodzimy do niego przez znajdujące się obecnie w Skarpie warszawskie wejście. Natomiast idąc z tym korytarzem do końca dochodzimy do zawaliska. Ten korytarz na pewnym etapie swojego funkcjonowania zawalił się i tak naprawdę nie wiemy co na jego końcu było. Podejrzewamy, że to za to tak naprawdę oryginalne wejście do tego korytarza, a to miejsce przez które obecnie wchodzimy to tak naprawdę jego koniec, który właśnie tutaj za Stanisława Kostki Potockiego został przysposobiony, żeby tą funkcję wejścia spełniać. Mhm. Tak więc tutaj ta inwentaryzacja pokazała nam, gdzie mamy tak naprawdę otworzyć wykop badawczy, żeby do tego korytarza móc się dostać. Mhm. We wcześniejszej części naszej rozmowy pojawiło się to, że Gaj był częścią założenia tego pałacu w Wilanowie. My znamy dzisiaj pałac no, jako sam ten budynek, ewentualnie budynki obok ogród, a czy jeszcze coś tak naprawdę należy do całego tego założenia? Tak, Pałac w Wilanowie był centrum dóbr i Gucingaj był tą rezydencją filialną na szczycie Skarpy. Mhm. Kolejną był obecny kampus SGGW, Pałac Roskosz, a jeszcze kolejnym również położonym na Skarpie najbardziej na południe, południe jest Natolin. Mhm. I to były rezydencje filialne na szczycie Skarpy. Miały być własnościowo, oczywiście, jak najbardziej znajdowały się w jednych rękach, ale też były powiązania widokowe, one miały być ze sobą powiązane. Ta oś główna królewska, która biegnie przez centrum, czyli przez Pałac Wilanowski, przez ogrody otaczające, kończyła się na skarpie, czyli zamknięciem tej osi królewskiej był właśnie pałac później na mhm. Niemcewicza. Mhm. Szukając odpowiedzi na jakieś zagadki historyczne, archeologiczne można kopać, ale można też spróbować czytać, czy nie ma żadnych pisemnych źródeł na temat tego korytarza, które by rozwiały wątpliwości, czy może one były, ale jak to w naszej historii bywa, gdzieś tam zaginęły albo spłonęły. Tak, istnieje dokument związany z korytarzem datowany na XIX wiek, a dokumentem tym są rachunki wskazujący na przybudowę korytarza i przystosowanie go do pełnienia właśnie funkcji chłogi. Tak więc mamy informację o tym, że zostało odkopane wejście, że zostało ono obmurowane, że wykonane została rynna, jeżeli dobrze tak. pamiętam, prawdopodobnie do właśnie puszczania wody. Ten korytarz obecnie jest nieco zajęty, zalany wodą, tak więc być może w przyszłości ta, ten problem też powstawał i tutaj konieczne było właśnie drenowanie tej wody. Oraz za obicie futrami, jeżeli dobrze pamiętam, czego Tutaj tak naprawdę to trudno domniemywać, bo nie znaleźliśmy tych obiektów, natomiast w rachunkach tych taka pozycja też się znajduje. Tak więc pewne informacje o tym obiekcie mamy, natomiast zastanawiające jest, że pomimo, że obiekt ten w czasach Stanisława kostki był znany, to nie znajduje się na dobrą sprawę na żadnym planie z tamtego okresu. Tak więc w jakiś sposób, pomimo że znajduje się właśnie informacja o dworze, o pobliskim kościele, o altance, która znajdowała się na tym stawie poniżej skarpy. To tutaj akurat wejście do tego korytarza na wszystkich tych planach było pomijane. Tak więc no bez właśnie badań archeologicznych faktycznie zbyt dużo o, o tym korytarzu powiedzieć nie możemy. Mhm. Tak, jeszcze takim źródłem, które jest bardzo cenne, to są listy, które Augustyn Locci, czyli architekt, taki człowiek, no, który nadzorował też pod względem inwestycyjnym całą budowę, pałacu w Wilanowie, ale właśnie y, również też budowę systemu sprowadzającego wodę do pałacu y, w listach z lat 80. XVII wieku, którym, w których sprawozdawał y, królowi Janowi III Sobieskiemu relacje z mhm. robót. Mhm. I to były różne, różne tematy, y, czasami o pogodzie, czasami właśnie o rzeźbach, które, no, bardzo, bardzo ciekawa lektura, ale właśnie też pisze o Górze Służewskiej. I pisze o tym, że jest ona bogata w źródła. Mamy nawet taki fragment, który wskazuje na to, że to król miał próbować wody ze źródła Góry Służewskiej, czyli z tego miejsca, o którym mówimy, i jakby wskazać, no, wskazać źródło, z którego ta woda miała być czerpana. Mhm. I dużo tam się działo właśnie pod względem dbałości o stawy, o zarybianie tych stawów, o regulowanie tych warunków wodnych. I jest również w tych listach nawiązanie do budowy i też lodowni. Tylko nie wiem, to mhm. są listy, prawda? Idealnie mamy tutaj tą budowlę, mamy ten obiekt Saglane, ale czy to o czym pisał Locci, to jest właśnie to, co badamy, ten mhm. obiekt, to miejsce, no, byłoby bardzo dobrze. No to życzę w takim razie, żeby rozwiązać w końcu tą zagadkę. Wtedy opowiemy, że zagadka jest już rozwiązana i do czego ten korytarz służył. Dzisiaj z nami Katarzyna Krzywicka, główna specjalistka w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków i dr Rafał Solecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała. Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.